wychowaliście, że będziemy z nimi. Wyjechało do mnie prawie na pewno pierwszy raz od rodziców na tydzień. Tęsknią. To jest normalne. Mniejsi czy popłaczą. To jest normalne. Ja przez pierwsze trzy obozy płakałem do rodziców. Przyznam się też, że obiecałem rodzicom, że jak mnie znowu wyślą na ten straszny obóz, to jak wrócę do domu, to na pewno ucieknę z domu za karę. 40 lat temu był mój pierwszy obóz, jakoś jeszcze wracam, jak widać, więc nie jest koniec świata. Wymówki są, bo stęsknili, jesteśmy za domem. Dzieci się dobrze bawią, są uśmiechnięte. Słyszałem ostatnio, że zdjęcia się pokazują, z czego się bardzo pocieszyłem. Ja z tym nic nie miałem nic wspólnego, to druhna Malwina. Są uśmiechnięte. Są opiekunki, są wodzowie, którzy bardzo, bardzo dużo z siebie dają. Panie opiekunki, tak żeby wszyscy wiedzieli, wszystkie mamy to wiedzą, tatusie pewnie mniej, no offense, też jestem tatusiem. Jest 18 zuków w baraku. Każdy co 15 minut, pół godziny albo kasznie, albo się ruszy, albo chce iść siusiu. Pani się budzi, ona tego nie prześpi. Faceci niektórzy by przespali, ja bym przespał. Mamy nie, one są ledwie żywe, rano wstają. Te dwa młodsze baraki, na pewno dwójka się, niestety coś się stało, bo są wypadki, bo są zmęczone. Ona wstaje, bierze śpiwór, bierze ten materac, wszystko czyści, więc są ludzie, są zmęczeni. Bardzo dużo z siebie dają, jak ich widzicie, to proponuję podziękować, podać rękę, bo naprawdę dużo z siebie dają. Tam jest właśnie jedna z nich, dziękuję, że druhna przyszła pokiwać i ten. Oprócz tego, jeżeli są pytania, komentarze, zastrzeżenia, ja jestem komendantem chorągwi, jestem odpowiedzialny za wszystkich harcerzy w Kanadzie i biorę tą odpowiedzialność poważnie, chętnie wezmę tą rozmowę. Jestem też komendantem specyficznie akcji letniej tutaj na Kaszubach. Ze wszystkimi komendantami mam dużo do czynienia. Na kolonii śpię, ale nie jestem cały czas. Jest druh Rafał, który pracuje przy nas, druha Marcina znacie, druh Adrian Szkówcowy też tutaj jest, więc oni bliżej pracują z uchami. Jest 13 wodzów drużynowych, oboźnych i tak dalej, mają różne funkcje, młodsi, którzy mają więcej siły to robić. A więc niekoniecznie znam każdego z ucha, ale bardzo chętnie przyjmuję pytania, komentarze, zastrzeżenia pozytywne lub inne. Ile jest? Podobno rekordowa liczba harcerzy i harcerek. Myślę, że nie. W tym roku wydaje się, że sporo pojechało do Polski i na Dzień Młodzieży, więc nie jest rekordowa. Jest dużo, ale nie rekordowa. A idzie bardzo dobrze. Wszyscy się przygotowujemy na zlot. W przyszłym roku będzie zlot międzynarodowy w Stanach, więc się wszyscy na to przygotowujemy. Wszyscy harcerzy, pionierki, techniki, śpiew, wybudować tą tożsamość. Obozy wędrowne już wróciły. Wróciły wczoraj. Zmęczone, mokre. Ale zdrowe, jaki temat w tym roku? Temat? Przygotowanie na zlot. Przygotowanie na zlot. Tak, no słyszałem też, że będą relikwie drucha Frelikowskiego, tak? Tak jest. Błogosławiony Wicka, jutro będą obchody i msza i relikwie przyjeżdżają i potem złożymy hołd przy naszym Wicku. Ten tydzień na co jest poświęcony? Bo były obozy wędrowne, teraz mamy drugi tydzień, tak? Obozy wędrowne znowu ruszają. Wrócili na weekend, żeby wziąć udział w tych obchodach relikwii i potem będą znowu wyjeżdżali na kanu. Na kanu. Na kanu. Tak, chłopcy jadą do Algonquin Park na Bear Canyon. To jeszcze kominek dla zuchów. To chyba tak taki... Uwaga, ktoś wie, że odsuwamy się, żeby nas nie przyjechali. Najwdzięczniejszy temat, bo to są przyszli harcerze. Słuchaj, są bardzo Polonia. Fajni. Tak. Śmieszni, rechoczą się cały czas, radość. O tych małych dzieci nie da się tego porównać. Mówią po polsku? Jak jest nacisk i są dobre wynagrodzenia, tak. Wiele z nich są urodzeni tu, wiele z nich nawet mają tylko jedną rodzicę, która mówi po polsku. A mimo nie. To zapisani są do harcerstwa. Absolutnie, bardzo się starają, modlą się po polsku, śpiewają po polsku i to, co mówią, mówią po polsku. Więc jesteśmy na końcu zapytam fundamentalne pytanie, co to daje? Szkoła życia. W dzisiejszych czasach bezcenne. Bezcenne w porównaniu do siedzenia przed komputerem, Facebookiem, Instagramem i tylko kciukiem, tylko tak do góry, a tutaj się umie między ludźmi żyć, prowadzić, współpracować, prowadzić. Absolutna szkoła życia, której się nigdzie indziej nie dostanie. Czyli zapraszamy. Wszystkich zawsze z otwartymi rękoma. Od września zapisy. Drugi komendancie, czuwaj. Dziękuję bardzo. I dziękuję jako Polak zawsze. Dziękuję, druhu, czuwaj. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Czekamy na zuchy dziewczyny. O, to tutaj córka, syn? Mam dwie córeczki tutaj na kolonii. Pierwszy raz? Pierwszy raz, tak. Dlaczego się pani zdecydowała? Dziewczyny chodzą na zuchy w polskiej szkole, więc chcieliśmy spróbować i uwielbiają. Już są tutaj tydzień. Ale już się kontaktowały? Bo tu telefonów nie ma, nie tak? Nie ma telefonów. Pierwszy raz dzisiaj widziałyśmy się. I zadowolone? Był płacz oczywiście, że widziały mamę, ale to był płacz radości. W jakim wieku? Mała ma 6 lat, a duża 10. Pierwszy raz takie oderwanie od rodziców, od domu? Tak, tak. Samodzielność? Samodzielność, ale uwielbiają, naprawdę uwielbiają. No to szczęśliwy. Gratuluję, no bo to jest największa chyba reklama
zadowolone tak, uczestniczki, tak, zuchy. Bardzo, bardzo i bardzo polecam, naprawdę. Dzieci super się czują. To proszę się jeszcze przedstawić. Bernadeta Mucha. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani tutaj jest z zuchami? Tak, to jest opiekunka tego baraku właśnie. A pani jest z zuchami też tak. Tutaj jako ochotniczka? Tak. Ciężka praca? Nie. Nie? Dużo fanów z nimi jest. A dlaczego się pani zdecydowała? Bo moje dziecko tak właściwie pierwszy raz przyjechało. I tak chciała pani z dzieckiem, tak, żeby zobaczyć. Chciałabym, żeby mu było łatwiej, no i dobrze zrobiłam, go wczoraj zobaczyłam. Aha. Ale ogólnie fajnie tu jest, także mają fanów. Ile lat ma? 9. 9, tak? A no. Pierwszy raz tak poza domem? Pierwszy raz poza domem. Po pandemii pierwszy raz poza domem na noc. Chyba najważniejsza rzecz, żeby dzieci się razem właśnie widziały po pandemii, tak? No właśnie. Uciekam. Proszę przedstawić imię chociaż. Marta. Bardzo, dziękuję bardzo. Mamy dzisiaj 70 duchów w tej kolonii. Wszyscy mogą posłuchać chwilkę i potem będzie domagać. 70 duchów z kolonii na Bucze i około 30 z kolonii w Montrealu. 170 dzieci. Przez tydzień wszystkie te dzieci bardzo, bardzo się starały z pląsami i z piosenkami swoich obozów. Jest niesamowicie rozpraszające, jak oni starają się śpiewać, a z tej strony jest ja. Jeżeli ktoś zobaczył swoją koleżankę, kolegę, który dawno nie widział, bardzo chce pogadać, serdecznie zapraszam na parking. Nie! Super! Poproszę teraz druhnę okręgową kierowniczkę OPH, druhnę Gosię Sobolewską, która bardzo dużo pracy teraz z rodzicami zrobiła, żeby tutaj nam stanicę i tą, tamtą przygotować i też zorganizowali niesamowitą zabawę. Zapraszam druhnę do głosu, tu nas dwie osoby mamy. Witam wszystkich funkcyjnych, którzy dbają o to, żeby nasze dzieciaczki były szczęśliwe, zdrowe i bezpieczne. Także bardzo, bardzo Wam dziękujemy za całą Waszą pracę i wkład pracy przez cały rok, bo do kolonii, obozów przygotowujemy się przez cały rok. To nie jest tylko jeden tydzień, dwa tygodnie, tylko dzieci przygotowują się do tego, a funkcyjnie jeszcze więcej, żeby te dzieci były przygotowane. Także dziękujemy Wam bardzo serdecznie. A nie będę zabierała dużo czasu. Chcielibyśmy przekazać czeki z zabawy, którą Organizacja Przyjaciół Harcerstwa, czyli wszyscy Wy, organizowaliśmy w kwietniu, zabawa lat 20. Uzbieraliśmy dużo pieniążków do przekazania. Żeby było sprawiedliwie, podzieliliśmy je na pół. Część na stanicę chłopców tutaj Karpaty i połowa na stanicę Bucze, gdzie dziewczynki zuchy mają kolonie, także jakbym mogła poprosić chówcowych do siebie, Gosię Nakoneczną i Adriana Kanie. Oficjalnie przekazujemy czeki. Także dziękujemy serdecznie. Serdecznie dziękujemy. Drugu bardzo dziękujemy i mam nadzieję, że pieniążki pomogą utrzymać stanicę. Bym chciał rozpocząć ten kominek ze staniczem. Prawa na lewa. 3, 4. Stańmy w koło i wesoło hasło zaśpiewajmy swe. Czuj, 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 czuj. Stańmy w koło i wesoło hasło zaśpiewajmy swe. Czuj, 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 czuj. Stańmy w koło i wesoło hasło zaśpiewajmy swe. Czuj, 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 czuj. Jest
oni są eleganci. Ja umiem grać. My umiemy grać. A na tym mamy bezpór. Zwierzęta nasze na buciu, to animalia, żaba i
Ojciec zmartwiony. Kacperek, gdzieś ty był? Szukałem ciebie. Kacper powiedział ojcowi, poszłam łowić rybę. Aż nagle wieloryb i go czuje. O, czuję tego wieloryba. Walczy z nim. Przez godzinę. Walczy z nim, aż wymęczył tego wieloryba i złowił go na brzeg jeziora. Kacper zaczął krzyczeć. Będą mogli wam powiedzieć jedno słowo, bo będą tak dumni z was. Jakie to słowo, rodzice? Thank you.
właśnie kapelana okręgu ZKP Kanada właśnie o Bogom wchodzie i dzielenie nam błogosławieństwa. Prosimy Boga, aby pobłogosławił nas na ten drugi tydzień kolonii, dziękując Mu za Jego dobro i opiekę w poprzednim tygodniu. Wszyscy razem w intencjach rodziny harcerskiej, w intencji harcerek, harcerzy, odmówmy wspólną modlitwę do Matki Najświętszej. Pod Twoją obronę uciekamy się w święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, zacznij gardzić potrzeba naszych, ale od wszelakich swych przygód, racz nas zawsze Panie, Panno chwalebne i błogosławione, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pocieszycielko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, na nadchodzący tydzień Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Za przyjście na nasz teren i za prowadzenie z takim duchem. Duchę! 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 Dwójka! Złoty dwójka!